Witam na happeningu FMS-u Bydgoszcz. Zorganizowaliśmy go ze względu na to, iż nasz prezydent zafundował nam w Bydgoszczy plażę. Ta jesień obfituje w wybory. 21 listopada odbywają się wybory samorządowe. Nasi regionalni politycy prześcigają się w pomysłach, jak się pokazać w mediach. Był tor Formuły 1, jest metro, pomysł metra. Jest także i plaża miejska. Specjalnie ściągany piasek z międzyzdrojów, duże koszty. Podczas gdy nasze miasto się boryka z takimi problemami jak bezrobocie wśród młodych ludzi, upadek sportu bydgoskiego ze względu na to, że Polonia spadła niżej, Zawisza teraz, nawet trwa komisja na ten temat. Pan Konstanty Dąbrowicz wolał zainwestować w plażę, która jak widzimy nie jest za bardzo uczęszczana. Gdyby nie nasza grupa, prawdopodobnie tu nikogo by nie było, by stała taki pustostan bydgoski kolejny. Dlatego my, jako młodzi ludzie, interesujący się polityką, pytamy. Jakich pomysłów możemy jeszcze oczekiwać od pana Dąbrowicza? Jakichś pomysłów merytorycznych, a nie tylko barwienia swojej osoby i pokazywania, jaki to jest dobry gospodarz, kolorując tylko miasto, a nie rozwiązując problemów miejskich. Jednocześnie ubolewamy z tego faktu, że przez 8 lat niewiele się działo. Dopiero w ostatnim czasie uaktywnił się pan prezydent. I dopiero teraz zaczął działać jakoś w tematach miejskich. Czy otwieranie nowych ulic, wszystko w szybkim tempie, czasem bez przygotowania.